Serce jest największym siewcą życia, tak powiadał słynny zielarz, zakonnik, ojciec Grzegorz Sroka. Ale czasami tego życia, w cudzysłowie, daje nam za dużo. Zwłaszcza, gdy znajdujemy się na gorących plażach i leżymy na leżaku. Słońce ma wiele korzystnych działań dla naszego organizmu. Między innymi produkuje witaminę D3, która ma bardzo szerokie spektrum działania. Dlatego też stosowanie nagminne filtrów do opalania nie jest rzeczą korzystną. Ale jest od tego pewna alternatywa. Alternatywa naturalna, o której zaraz powiem. Możemy używać filtrów do opalania, ale możemy także stosować substancje spożywane doustnie. Otóż okazuje się, że są takie produkty żywnościowe, które mogą spowodować, iż słońce będzie mniej atakowało naszą skórę, a przez to mniej się oparzymy. Były badania przeprowadzone na myszach, które pokazały, iż picie przez te zwierzęta herbaty powoduje 40% mniej oparzeń słonecznych w porównaniu do grupy myszy, która piła wodę. Dlaczego herbata ma takie znakomite własności? Dlaczego chroni nas przed promieniami słonecznymi? Otóż dlatego, że posiada w swoim składzie antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. Czy tylko herbata tak oddziaływuje? Nie. Również inne substancje, zwłaszcza owoce jagodowe, mają takie własności. Można także raczyć się czerwonym winem. Ono także ma takie własności, tylko oczywiście na słońcu proszę uważać z alkoholem. Nie wolno go wypić za dużo, ale dużo nie trzeba. Wystarczą dwie lampki, aby te własności prozdrowotne wystąpiły. Ja osobiście lubię preparaty, które stanowią mieszankę różnych substancji, a więc ekstrakty z owoców jagodowych plus na przykład ekstrakt z tarczycy bajkalskiej. Korzeń tarczycy bajkalskiej jest szczególnie pożądaną substancją antyoksydacyjną stosowaną w przypadku działania promieni słonecznych, dlatego, że poza tym, że chroni nas przed tym destrukcyjnym działaniem, również powoduje działanie odnowy komórkowej. Odnowa komórkowa powoduje, iż wyglądamy młodziej, czyli pomimo tego, że słońce postarza, tak przy stosowaniu tarczycy bajkalskiej nie będzie nas aż tak bardzo postarzać. Można ją stosować doustnie w postaci kapsułek, można ją także stosować w postaci kremów i wtedy ten atak promieni słonecznych nie będzie dla nas tak szkodliwy.